cześć! Wracamy i czas porozmawiać z Trojem Simpkinem. Zobaczmy, czy on ma coś ciekawego do przekazania nam. Wyglądam, jakbym był w wypadku samochodowym. No nie, nic takiego nie miało miejsca. Tutaj ten, żadne kwiaty do mnie jeszcze nie doszły. Znaczy, on nie wierzy w to, że kwiaty do mnie nie doszły. No, zostałem troszeczkę zniszczony przez Imperium w ostatnim odcinku. Pobili mnie po walce, po tym jak ja oczywiście wygrałem. Ja chcę im pokazać, dlaczego jestem mistrzem i do czego to wszystko zmierza. Gauntlet Match. Dobra, tak się zastanawiałem, jak działa Gauntlet Match, bo trochę zapomniałem, ale po prostu jak pokonam Vinciego, to przyjdzie Ludwik Kaiser. Tylko no właśnie, czy tu będzie całe Imperium, czy... Nie no, wydaje mi się, że tylko tag team, który obecnie no, już został rozbity. Jednak wiecie co, jest mi trochę głupio, bo w ostatnim filmie, przed Backlash, mówiłem, że... Nie mam zielonego pojęcia, jak będą wyglądała, jak będzie wyglądała francuska publika w WWE, jak ci fani właśnie będą reagować. I powiem wam tak, cieszę się, że nie miałem żadnych oczekiwań, bo byliśmy świadkami jednej z najlepszych. Wiecie co, nie wiem, tak za mojej... Odkąd pamiętam, oczywiście niektóre widownie po WrestleMania były cudowne, nie wiem, tak 2011, coś okolice powrotu Brocka Lesnara, tam po WrestleMania czasami bywało śmiesznie i różne fajne chanty były, reakcje, jednak to co zobaczyliśmy w Lyonie, zarówno na SmackDown jak i na Payback, to jest coś czego... W ciągu, naprawdę od początku mojej takiej przygody z WWE, zacząłem oglądać w roku 2008, jeśli dobrze pamiętam, czegoś takiego nigdy w życiu nie przeżyłem i naprawdę po prostu czapki z głów dla tych kibiców, którzy byli we Francji, bo słuchajcie, może czasami nie były to najlepsze momenty na show, że wiecie, no Payback było w porządku, Backlash, Boże, Payback, nie wiem czemu powiedziałem Payback, chyba kiedyś też tak się to nazywało, Backlash, chodzi mi o Backlash. Wiecie, to było większość walk była przewidywalna, nie było tam żadnych niespodzianek, prócz oczywiście debiutu kolejnego członka Bloodline. To się okazało, że to kiedyś był Camacho, Camacho kojarzyłem, ale tak, no The Bloodline rośnie. Jednak no nie mieliśmy żadnej zmiany pasa większego, tylko mamy nowe mistrzynie tag team, tak jak właśnie tak w głowie miałem właśnie takie wyniki, że jak mają się zmienić jakieś pasy, to właśnie te pasy kobiet, jednak Cody jest oczywiście nadal mistrzem, po świetnej walce z AJ Stylesem Damian Priest pokonuje Jeya Uso, no i tak, mówię, było przewidywalnie, ale to nie przeszkodziło tym ludziom bawić się niesamowicie, te chanty, reakcje na wrestlerów podczas wejść, śpiewanie theme songu Randy'ego Ortona, no czegoś takiego nie było, żeby całą piosenkę jeszcze, no naprawdę ludzie, których angielski nie jest pierwszym językiem, żeby tak się bawili, tak śpiewali, wspierali. Jeszcze przejdzie i style się, nie? To cała ta piosenka jest fenomenalna. Już nie będę tego cytował, bo śpiewać nie umiem i po francusku też nie umiem, ale naprawdę, jeśli ktoś tego nie obejrzał, SmackDown z pay-per-view, to trzeba po prostu nadrobić, a teraz będziemy mieli potężne kolano w głowę Giovanniego Vinci. Ja postaram się go przypiąć już w tym momencie, żebyśmy przeszli do kolejnego oponenta. 1, 2 i tak jest, został wyeliminowany. Nie mam zamiaru tutaj rozkładać tego wszystkiego, co się działo na czynniki pierwsze, po prostu mówiąc tak ogółem, to było super. To było super i naprawdę cieszę się, że mogłem to obejrzeć. A teraz Ludwik Kaiser, nie rozumiem czemu pojawia się przy nim numer 3. Zakładam, że ja byłem pierwszym uczestnikiem, Vinci drugim, a Ludwik Kaiser jest trzecim, tak to odbieram. A więc Ludwik Kaiser jest w ringu i to ja go atakuję kolanem, tylko no właśnie się zastanawiam, czy tu będzie Gunther, czy też nie. Wydaje mi się, że nie, że raczej czekamy na to, aż zmierzymy się jeden na jeden. Mam nadzieję, że wyjdzie naprawdę fajny pojedynek z nim. Jednak, więc tak, czekajcie, jeszcze tak myślę, czy... O czymś mogę powiedzieć, czy nie? No właśnie to Bloodline, bo tak naprawdę ta sytuacja z Bloodline to najciekawsze, co się wydarzyło. No oni rosną. I... No właśnie, wyjaśniło się, że od czasu WrestleMania to tak naprawdę Paul Heyman ani razu nie rozmawiał z Romanem Reignsem i w jakim kierunku to zmierza, bo w końcu Jimmy Uso został tak jakby kontuzjowany przez nowe Bloodline, Tama Tonga, ten jeszcze, Boże, muszę sobie przypomnieć jak się on nazywa, ten nowy, ale też jakiś Tama, nie wiadomo co, kolejny z tej rodzinki, jeszcze ma dojść ten, Jacob Fatu, jest naprawdę, to jest porąbane, ilu ich jest, no, w wrestlingu jest więcej niż jedna rodzina królewska i Cody tutaj, tu nie chodzi o twoją rodzinę, dobrze, że pas wygrałeś, ale te Bloodline, to oni mogą to równie dobrze obecnie ciągnąć w nieskończoność, moment, bo tutaj Kaiser tauntuje, to możemy dołożyć coś, no nie, to raczej, no dokładnie, gdyby moja postać to chwyciła na krawędzi, może by coś z tego wyszło, ale to nie było dobre. Też kibice skandowali, we want Roman, no oczywiście, Roman tak szybko nie wróci, ale o to właśnie chodzi, nie, że
teraz, przez to, że tego Romana nie ma, że tak on już ten pas zostawił, mi to nie przeszkadza, że na przykład, wiecie, Roman będzie się pojawiał raz na jakiś czas, bo ja po prostu nie byłem fanem tego, że mamy mistrza, którego tak naprawdę nie ma, który nie wygrywa czysto. No i wiecie, o co chodzi, wiecie, jaka sytuacja z Romanem była, bo sama jego postać oczywiście była genialna, ale to był idealny moment na to, by to zakończyć. Teraz pytanie brzmi jednak, kiedy Roman Reigns powróci, z kim on powróci, do jakiej walki dojdzie, bo no właśnie, może jednak się okaże, że mu się podoba to, co się wydarzyło z Bloodline, ale jak tak czytam sobie różne fanowskie teorie, to jednak tutaj ma dojść do jakiejś wojny. Będzie jedno Bloodline kontra drugie Bloodline. No może Jay powróci do Romana? nie wiem, naprawdę jest to spoko. Fajnie, że to się dzieje właśnie obok tych pasów mistrzowskich i no cóż, no zobaczymy, czy zadebiutuje jeszcze jedna osoba w tej paszce, ale no jest po prostu pięknie. A teraz ja to skontrowałem, mamy przejście, hop i taki Half Nelson Suplex. Zobaczmy, co moja postać ma jeszcze w zanadrzu. Aj, Poison Rana, cudowny ruch. Jeśli chodzi o Monday Night Raw, no to rozpoczęliśmy eliminację do turnieju King of the Ring i właśnie muszę to nadrobić, bo zastanawiam się, czy zwycięzca tego turnieju dostaje jakiegoś title shota. No, rozumiem, że będzie mógł się nazywać królem, ale tak dostanie title shota miałoby chyba więcej sensu, bo jeśli tak, no to wtedy widzę Guntera wygrywającego, król Gunter. Co jak to brzmi dobrze i później, no droga do title shota na Bash in Berlin, to byłoby super, ale mówię, no jest dużo postaci, które mogą to wygrać, no Sheamus też kontra Gunter w main evencie Raw, świetna walka, po raz trzeci Gunter pokonuje Sheamusa i sam Sheamus wrzucał później zdjęcia, że to jest już koniec, to jak był on obity po tej walce, kosmos po prostu. I pokaż to osobie, która mówi, że to jest udawane. No, czegoś takiego udać się nie da. Doskonale wiemy, że ten ból jest prawdziwy i wrestlerzy często o tym przypominają. A ja teraz mam zamiar zadać ból Kaiserowi. Jest tutaj mój tak zwany D-Trigger i teraz możemy dołożyć akcję kończącą, bo tak po prostu mam już dość Kaisera. Nie ma szans tego skontrować. Będzie TKO. I mam nadzieję, że to jest koniec walki, bo jednak wolałbym się zmierzyć z Gunterem jeden na jeden za jakiś czas. Zobaczmy. 1, 2, no i 3. Tak, to jest koniec. A jednak nie, poczekajcie, bo czy to oznacza, że tutaj Ilja Dragunov staje się nowym członkiem Imperium, bo to jest coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Myślałem, że to już koniec, ale tak. To jest kolejny człowiek. Człowiek, który też wygrał z Ricochetem na Raw również kapitalne starcie i on awansuje w tym turnieju King of the Ring. Fajnie, naprawdę. Fajnie to się wszystko zapowiada, też zastanawiam się, ile rund zostanie, nie? Bo wydaje mi się, że tak, nie wiem, półfinały powinny zostać rozwiązane na tym końcowym pay-per-view, które ma miejsce w Arabii Saudyjskiej, no bo będziemy mieli dwa stare, bo no już w ogóle ta nie wiem, muszę uzupełnić swoją wiedzę, jeśli chodzi o ten turniej, ale też muszę zobaczyć, jakie walki będą na SmackDown. Zresztą o tym porozmawiamy sobie już po SmackDown. Mam nadzieję, że LA Knight chociaż daleko zajdzie, bo też byłoby dobre. Na razie jest Knightem, prawda? LA King nie brzmiałoby źle. Moim jedynym małym życzeniem, marzeniem w tym roku WWE jest to, żeby właśnie Knight zgarnął chociaż pas Stanów Zjednoczonych. Nie liczę tutaj na te większe pasy, ale naprawdę fajnie byłoby go zobaczyć z jakimkolwiek mistrzostwem, bo tak po prostu no, on na to zasługuje. Niesamowitą robotę wykonuje, to jak fani na niego ciągle reagują. Zresztą ten pop, który on otrzymał we Francji, to był kosmos. Nawet jak on sam wchodził, to wyglądało jakby on nie wierzył w to, co usłyszał. To było na poziomie ery Attitude. Naprawdę, jakby wchodził Stone Cold i to nie jest wyolbrzymienie. To było boskie. Dla takich momentów się to WWE ogląda, dla takich pięknych momentów i jeszcze wracając do Raw, nie? To było przykre po prostu, jak oglądasz SmackDown, oglądasz Backlash i później musisz obejrzeć to Raw, gdzie no oczywiście są jakieś reakcje, ale no sorry, tutaj nie ma czego nawet porównywać. A to taki headbutt i z czym ja to połączę? Taki zwykły rzut, no ale okej, tak też trzeba czasami. Nie będę ukrywał, że specjalnie na tę walkę zmieniłem poziom na hard, no bo wiecie, taki gauntlet match, nie chce się na siłę męczyć, a też musimy jakiś progres w tej serii robić. Zobaczmy, co to będzie. Damian na drugiej linii i taki, no właśnie. Ja zawsze zapominam, jak się to nazywa, dlatego wolę tego nie przekręcać. Mam wrażenie, że Falcon Arrow, ale nie wiem, kurczę, no nie mam pewności. Ilja poza ringiem i teraz to może być Shooting Star, tak! Fajnie jakby kiedyś dodali możliwość wejścia na te barierki. Ostatnio wyświetlił mi się na YouTubie taki film, nie wiem, chyba 10 rzeczy, które SVR 2007 robiło lepiej od obecnej gry. I o ile ta gra jest dobra, tak jednak, ja to już mówiłem wcześniej, ale
Wielka szkoda, że naprawdę tutaj nie ma tyle swobody, ile kiedyś, a to jest świetny sleeper w wykonaniu Ilii Dragunova. Mam nadzieję, że tutaj, nie wiem, moskiewską torpedę. Nie, no to nie jest jego ksywa jakoś inaczej. Czerwony nie pamiętam, muszę sobie przypomnieć, ale no nie, no moskiewska torpeda to nie brzmi dobrze. Ojojoj, teraz seria mocnych uderzeń właśnie Dragunov w swoim stylu. Były mistrz NXT i powala mnie, ale no właśnie, myślę, że on tutaj jest traktowany jako członek Imperium, mimo że wcześniej nic takiego nie widzieliśmy. Chwila, jakiś powerbomb, chyba tak jest, to jest powerbomb, to był jego signature. Sprzedam to, żeby nie było. Jeden, dwa, no i na spokojnie, musieliśmy zbudować jakieś napięcie, żeby trochę realizmu się trzymać, ale uwaga, moja postać teraz wstaje. Jest kontra i czy to będzie? Znów wyniesienie na barki, Dragunov tego nie kontruje, mamy to! I wydaje mi się, że możemy zgarnąć pin, raczej tutaj nikt nie interweniuje, lecimy. Ja mam jeszcze kolejny ruch w zanadrzu, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do kickoutu. Jeden, dwa i trzy. I tym samym okazuje się, że plan Ring Generala nie wypalił, ale tutaj jest Gunther i niestety pasem mistrzowskim, pasem interkontynentalnym Heavyweight. Jak to Gunther lubi akceptować, no położył teraz mistrza Universal. Zobaczmy co dalej. Okej, większość WWE Universe uważa, że to jest czas Gunthera i do czego to zmierza, do jakiej walki dojdzie. Po tym Gunther mi zdecydował, że to była już taka odpowiednia podbudowa. Będę bronił pasa na Night of Champions w No DQ. Świetnie. Spokojnie, na tę walkę włączy już Legend. Muszę sobie też jakiś nowy strój zrobić na następny odcinek. Kolory może zmienić. Zaczynamy! No tutaj problem polega na tym, że obok ringu jest Imperium, jest Ludwig Kaiser, jest też Giovanni Vinci, ale na szczęście Dragunova nie ma, no to lecimy, zróbmy banger. Nie wiem, czy wejdzie moja postać tutaj na poziom Sheamusa, ale też no trzymajmy się realizmu, dajmy trochę ofensywy Gunterowi, choć to dopiero jest początek walki, ale no niech będzie to walka, która mogłaby dostać spokojnie 5, a może i nawet 6 gwiazdek. Mamy kontrę i dobry, mocny start. Teraz jednak headlock w moim wykonaniu, Gunther przetrzymuje, a nie, to jednak Polak przetrzymywał Austriaka, który dostał też piękną reakcję na jednym z house showów ostatnio. Mam nadzieję, że no w Berlinie, może to nie jest jego dom, ale liczę na to, że tam zobaczymy Gunthera walczącego o pas heavyweight, bo tak po prostu to będzie pasowało. Też ciekawe, kto będzie kolejnym przeciwnikiem Damiena Priesta, bo nie wiem, czy to przespałem, ale wydaje mi się, że jeszcze tak nic za bardzo się nie rysuje, choć może on nawet nie będzie bronił tego pasa na kolejnej gali. No nie wiem, czekamy. Dopiero mieliśmy Raw po Backlash, więc to wszystko musi się rozwinąć. Hop. A nie, to jednak kontra Gunthera, no początek walki bardzo mocny. I co, ja już krwawię? Po jednym kolanie moja postać krwawi? Hit. Pamiętajmy, to jest na ODQ, teraz sobie o tym przypomniałem, tylko kurde, okej, to jest, dobra, bo obawiałem się, że będą tylko krzesła i te kendo-sticki, ale na szczęście mamy krzesła! I teraz to Gunther krwawi już na samym początku walki, ta krew dodała mu adrenaliny, bo od razu wstał, ale mamy aprykat w plecy. No niestety wracamy do ringu, obecny mistrz interkontynentalny nie planuje tutaj używać przedmiotów, w końcu to chyba niezgodne, że tak powiem, z jego religią i to jest przepotężny lariat. Odleciałem, jakbym był w rakiecie na inną planetę, ale kick out, spokojnie. I znów przejdźmy do clinchu. Headlock znów w moim wykonaniu, no fajnie, w miarę realistycznie to wygląda, ale naprawdę szkoda, że oni z tej gry usunęli chain wrestling, bo czasami naprawdę by się to przydało. Bierzemy stół. No i zaraz będziemy próbować go rozwalić, chyba że ustawimy go tutaj i wiecie, aha, co? No i z rozbiegu jest dropkick z kontrą, choć nie wiem, czy to była kontra, to nie jest kontra, po prostu on stoi na nogach i rzucony teraz na no serio, tyle rzeczy pousuwali z tej gry, czemu teraz nie można rozwalić barykady? Kiedyś te OMG momenty były w grze i to było kapitalne po prostu. Bardzo mi się nie podoba, że tak powiem, zabieranie zabawy z gier, bo przecież o to chodzi w grach, by się bawić. Oj, kontra, nie chcę dostać tym candlestickiem i chyba nie będę miał jak tego skontrować, a jednak unik i tak, prosto w twarz, ale znów unik, nie sprzedaje tego i mamy dropkick. Dobra, trzeba zaatakować Imperium, no trochę komicznie to wyszło, ale też, no właśnie, skoro to jest no DQ, to oni ciągle mogliby mnie atakować, może tego nie chcą, żeby, wiecie, sędzia ich nie wyrzucił, zakładam, że jest taka mechanika w grze, chyba że tę grę przeceniam. Się zastanawiam, czy ja ten poziom trudności zmieniłem, bo trochę łatwo idzie, ale no raczej to zapisałem, było Legend. Choć też ostatnio wzmacniałem moją postać, może wreszcie to widzimy. Przy okazji widzę, że narożnik został odsłonięty, nie wiem kto to zrobił, bardzo możliwe, że sędzia. Bo nie zauważyłem momentu, w którym to któryś z członków Imperium wkroczyłby do ringu. A, Jezus, jak ja, nie no. To było troszeczkę brutalne, Gunther, bez przesady, ale może siądzie poison rana? Tak jest, o rany. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało w rzeczywistości na takim potworze jak Gunther i widzimy, że już tutaj Ludwig Kaiser. O, Gunther to planuje wykorzystać, bo to chyba będzie powerbomb na obecnym mistrzu. I bardzo możliwe, że to jest moment, w którym mamy nowego mistrza. Jeden, dwa i
Akcja ponownie poza ringiem i tym razem Polak wyjmuje drabinę, którą rzucił w Guntera i ta rana na jego twarzy jeszcze chyba się pogłębiła, bo widać, że ta krew zaczyna ciec z głowy austriackiego mistrza, ale on teraz dokłada clothesline, no i wydaje mi się, że to był jego signature. Na szczęście jesteśmy poza ringiem, to nie jest False Count Anywhere. Tutaj Damian pokazuje, nie ma szans, że Gunther odniesie zwycięstwo w tym starciu. Trzeba jednak uważać, bo... O Jezu! Dobrze, że on upadł, bo gdyby nie to, prawdopodobnie otrzymałby potężnego lariata. I dzięki temu on szuka tej mocy w sobie. Odbicie od lin. Chwila! Nie doleciał. No Gunther zachował się tutaj mądrze, niczym Samoa Joe. On po prostu uciekł od tej akcji. No bo dlaczego jak głupek ma stać, aż... otrzyma ten ruch, nie? Co tym razem? Kontra, pullback neckbreaker, świetnie, ale tutaj trzeba uciekać z tego narożnika, bo członkowie Imperium przeszkadzają. No to jest no DQ, ale sędzia chyba tak naprawdę nie może z tym nic zrobić. No Polak awanturuje się z nimi, w tym czasie Gunther no, po prostu się podniósł, rzut w odsłonięty narożnik, oba zostały odsłonięte przez członków Imperium i bardzo lekceważąco teraz najdłużej panujący mistrz interkontynentalny traktuje mistrza Universal. Do czego tu dojdzie? To jest uppercut, ale jest natychmiastowe powstanie. Gunther, przejście! On nie pozwala rywalowi na ofensywę. Kapitalny German suplex, choć może powinniśmy to nazwać austriackim suplexem. Ten stół, aż się prosi o to, by go rozstawić, to w tym momencie robi nasz mistrz. Gunther szybko uciekł, on jednak wrócił i pytanie brzmi, kto w ten stół zaraz poleci. No, jak widzimy, nikt, bo Damian nie zdążył go rozłożyć. Gunther, oby to nie była jakaś seria chopów. Jeszcze żadnego nie widzieliśmy w tej walce, ale jest atak na nogę, która bardzo może się przydać w dalszej części tej walki, o ile w ogóle do niej dojdzie. Gunther jest kontra i teraz mamy kopnięcie w środkową część ciała, odbicie od linii. To jest taki jawbreaker, knee breaker, jakkolwiek chcemy to nazywać. To może pomóc zgarnąć tutaj nie, to nawet nie było dwa. Ale widzimy już ślady krwi na macie. No to jest brutalna walka i nie wiem, taki missile dropkick, tak to można nazwać. Czy to będzie to? Nie ma szansy. Ponownie kick out. No to jest walka, która naprawdę zasługuje na to, by być w main evencie, bo skoro jest to noc mistrzów, no to kurde, kto jak nie mistrz WWE, kto jak nie mistrz interkontynentalny? I to jest taki side slam, który bardzo źle może się skończyć dla Damiana. Uwaga, czy on da radę? Jeden, dwa... Dawno nie widzieliśmy Gunthera w takim stanie, on jest w tarapatach, trzeba to powiedzieć, bardzo możliwe, że to jest jego wielki koniec i clothesline. Jak widzimy, bestia pada. Co teraz? Czy on zostanie wyniesiony? Widzimy to obicie na klatce piersiowej Damiana, on nie jest w najlepszym stanie i uwaga, nie wierzę, że on ma tyle sił, oczywiście, to jest niemożliwe, nie jest w stanie podnieść takiego kolosa i tak po prostu jest to kontra Gunthera, który może sam będzie chciał rozwalić, nie? Jak widzimy, mistrz jest troszeczkę oszołomiony i uwaga, nie, skąd on ma tyle sił? To jest wyniesienie i to jest zmodyfikowane TKO prosto na ten stół. To może być ten moment. Czy ta kamera nam to pokaże? Jeden, dwa i nie ma. Niemożliwe kickout. Jak to jest możliwe, żeby po takiej akcji Gunther jeszcze walczył? To jest prawdziwa austriacka bestia. Tak, nie udało się, jest uppercut, no on jest w złym stanie, jeśli nie był w stanie tego wykorzystać, to uwaga, to mógł być cutter z trzeciej liny. Gunther jednak w porę dostał chyba sygnał od jednego ze swoich poddanych, że tak powiem, i może teraz przeprowadzić atak. Damian, myślałem, że tak uwięzi Polaka w narożniku, bo jest coś takiego, Tree of Woe to się nazywa chyba. Albo jakoś tak, no już myślałem, że on będzie zmierzał do jakiegoś springboardu, ale widzimy, on ładuje sobie ten most, tylko uwaga, to jest sledgehammer i w porę dropkick, znów dropkick. I to teraz Polak może przejąć tę broń, czy ją wykorzysta. Czy on uderzy, czy nią rzuci, co ma w zanadrzu? Och, prosto w głowę i teraz Gunther oszołomiony, to trzeba jak najszybciej wykorzystać. Uwaga, Damian, środek ringu, on zebrał tę siłę i to jest powerbomb. Prosto na ten młot, 1, 2 i 3, Gunther został załatwiony swoją własną akcją. Tak jak Gunther potrafi kończyć pojedynki w każdy możliwy sposób, tak samo zrobił to nasz obecny mistrz. Powerbomb, ale no tak, upadek na tak naprawdę tę drewnianą rączkę. Myślę, że to sprawiło, że Gunther tak naprawdę, no nie wiem, no coś w jego plecy, prawda? Kręgosłup może być w najlepszym stanie i ciągle mistrzem WWE Universal Heavyweight, bla 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 bla, jest Damian. Piękny, prawie że udany main event. Ty
1078 dni, panie i panowie, jesteśmy na The Bump. Cody Rhodes nadal mistrzem World Heavyweight na Raw. To sprawia, że jest ta stabilność, prawda, po tym jak, to już słyszeliśmy wcześniej, że ci mistrzowie często się tam zmieniali. Kayla nie rozumie, dlaczego my o tym wspominamy, przecież nasza widownia ogląda ten produkt, więc tak, Dark Horse stał się Workhorse, bardzo dziękuję, i trzymam już WWE Universal Championship przez ponad 3 lata. Ej, ale czy to oznacza, że my będziemy tutaj mieli WrestleMania, nie wiem, 42, 43, 44, to już chyba 43 albo 44 powinna, 43 powinna nadchodzić. I tak, Miz i Roman Reigns uważali, że mój czas panowania będzie wynosił 3 dni. I dlaczego nie zapytamy The Miza właśnie o tę jego nieudaną predykcję? Panie i panowie, oto goście, The Miz oraz William Regal. Pięknie wygląda to studio, naprawdę. Nie wiem, czy się w przyszłości nie zainspiruje, ale tak, nie chciałem wracać do tej cegiełki, choć zawsze chciałem mieć w swoim pokoju te takie, te elementy z prawej strony, te takie, wiecie, co światła się na to przyczepia i TP. Ja nie wiem, jak to niestety profesjonalnie się nazywa. W ogóle ten pas WWE na samej górze ciekawie wyglądał, trochę inaczej niż prawdziwie. Jednak tak, no tutaj wracamy do rozmowy. William Regal mówi, żeby The Miz nie obrażał swojej widowni, bo oni obrażają produkt. No i tak, do czego to zmierza? Co wy chcecie robić? Nikt nie może nadążyć za tym, co się dzieje na Raw, to jakby, no nie wiem, przedstawienie w szkole. I do czego to zmierza? Zakładam, że możemy być świadkami jakiejś walki unifikacyjnej, ale czy ten pas, który jest trzymany przez moją postać, sam w sobie nie jest pasem zunifikowanym? Nie wiem, ale wiecie, no wszystko w świecie wrestlingu jest możliwe. Wątpię, że William Regal powróci do ringu, ale no zobaczmy, do czego to zmierza. Mam wrażenie, że może to iść w kierunku Survivor Series War Games. No to jest walka, której jeszcze nie mieliśmy, została ona dodana rok temu do gry i cieszę się, że będę mógł wziąć w niej udział chyba. Historia z Gunterem została zakończona. Mamy potwierdzenie, że na Survivor Series dojdzie do pojedynku SmackDown vs. Raw. Jak miło się wypowiada nazwę tej gry. Zobaczmy w ogóle, jak mi idzie. Story Progress, The Warhorse. No niestety tutaj za dużo pobocznych rzeczy w okresie Imperium nie zrobiłem wcześniej. Mieliśmy 6 na 10, na początku 6 na 8. Wiecie, czasami, no nie wiem, jak patrzę na te poboczne, pojawiają się postacie, których nie lubię, to mi się nie chce, ale tutaj no trochę tego będzie. Yeah, może coś z LA Knightem, zobaczymy. Czy w kolejnym odcinku będą Wargames? No nie wiem, bo myślę, że podbudowa do tego będzie trochę duża, ale zobaczymy. Widzimy się w poniedziałek albo w niedzielę. W niedzielę, zasługujecie na to. Do zobaczenia, udanego weekendu, cześć!